Piotr. W najbliższym czasie będę wrzucała filmiki dotyczące już utworów pozytywistycznych. Będzie to w pierwszej kolejności Kamizelka Prusa, a później Lalka w wielu, wielu odcinkach, nad którą cały czas z wielką przyjemnością pracuję. A teraz spełniam prośbę jednej z Was i dokonuję interpretacji hymnu Kasprowicza Dies Irae. Zacznę od genezy. Jest ona związana z kryzysem życiowym poety, kiedy jego ukochana żona odeszła ze Stanisławem Przybyszewskim, będącym zresztą przyjacielem Jana Kasprowicza. Utwór jest hymnem, ale bez części pochwalnej. Tematem jest koniec świata, tytuł oznacza Dzień Gniewu. Jest to liryka apelu, jak sądzę, chociaż ma również cechy liryki pośredniej sytuacyjnej. Podmiot liryczny zwraca się do wielu osób. Sytuacja liryczna to apokaliptyczna wizja końca świata. Podmiot jest obserwatorem, trochę przypomina narratora. Jest on przerażony tym, co się dzieje i współczujący. Pojawiają się tam konkretne wizje. Pierwsza z nich to wizja Boga, mściwy, okrutny, wyrażający swój gniew, karzący człowieka, a nie wspierający. Jest tam również obraz Chrystusa cierpiącego na krzyżu, który nazwany jest głową w cierniowej koronie, nie nazwany wprost, oznacza, symbolizuje ludzkie cierpienie. Wzbudza przede wszystkim współczucie, ale także przerażenie swoim wyglądem. Dodajmy, że pojawiają się tam jeszcze wizje Ewy, Adama oraz całego świata, czyli wszystkich ludzi. Ewa spółkuje z szatanem i jest symbolem grzechu. Nie żałuje tego, co zrobiła, ale w pewnym momencie pojawiają się jakieś wyrzuty sumienia i poczucie odpowiedzialności. Adam z kolei jest niewinny, czuje się opuszczony, oszukany. Paradoksalnie część grzechu spoczywa na nim. On buntuje się przeciwko Bogu początkowo, ale później przyjmuje postawę pokory i zaufa Bogu. Jest tam również wizja ludzi, którzy pod wpływem ogromnego strachu zachowują się jak zwierzęta, pozbawieni są wszelkich hamulców, dokonują najpodlejszych czynów, najgorszych zbrodni. Wiersz jest utworem ekspresjonistycznym. Być może w najbliższym czasie jeszcze omówię jego stronę językową. Na razie dziękuję za uwagę, zapraszając na następne filmiki. Do zobaczenia.